Kwaśniewski. Lech Kaczyński. Komorowski. W najbliższą niedzielę, 28 czerwca, odbędą się wybory prezydenckie. Polacy zdecydują, kto przez najbliższe 5 lat będzie pełnił urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Postanowiliśmy sprawdzić, jak mieszkańcy powiatu odnajdują się w sytuacji politycznej i czy wiedzą, czym tak naprawdę zajmuje się prezydent. Wie pani, jakie wybory odbędą się w niedzielę? Oczywiście na prezydenta. Prezydenckie. W niedzielę będziemy wybierać prezydenta. A wiesz, ile trwa kadencja prezydenta? 5 lat. 5 lat. No, oczywiście, 5 lat. I wiem, na kogo głosować. A ile lat trzeba mieć, żeby móc kandydować 18. na prezydenta? Więcej? 19. Więcej? 20? Więcej. 21. Może co 5 przeskakuj, bo aha, żeby być prezydentem. 18. Oj, trochę więcej? Więcej? 21? Jeszcze więcej? Ma 30 trzeba mieć. Tak? Jeszcze więcej? Jeszcze 35? Naprawdę? Tak, 35 lat. To Bosak ma 35 lat? Kompetencje? No co może zrobić prezydent? Jakbyś był prezydentem, to co byś zrobił? Nie wiem. Zatwierdzać musi tam. No, zatwierdzać co? Ustawy. Ustawy. I może je albo podpisać, albo anulować. Pełni raczej funkcje reprezentacyjne. Prezydent przeważnie podpisuje ustawy. Wetowanie ustaw, powoływanie sędziów, nominacje generalskie. Reprezentuje Polskę na zewnątrz. A jeszcze jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jaki powinien być pana wymarzony kandydat na prezydenta? O Boże, nie zastanawiałem się nad tym. Ale jakie cechy powinien mieć prezydent? No, powinien mieć charyzmę. Uczciwy przede wszystkim. Praworządny, powinien słuchać ludu. Słuchający naród, dokładnie. Taki dla ludzi. Nie wiem, najlepiej bezpartyjny jakby był. Taki, który będzie zwracał uwagę na to, czego ludzie potrzebują, a nie tego, co on potrzebuje. Jego celem nie powinno być to, żeby narzucać komuś swoje poglądy, wszystkim obywatelom. Powinien dbać o swój naród, godnie go reprezentować na zewnątrz. Dobrze, żeby był kulturalny, inteligentny. Uważają państwo, że warto iść na wybory? Oczywiście. Oczywiście. Dlaczego? To obowiązek obywatelski. Nie, taki przywilej, który no, uważam, że każdy Polak powinien spełnić. Żeby potem nie narzekać, że tak. Ktoś wybrał za nas. O. Każdy Polak po skończeniu 18 roku życia powinien głosować, bo w tym momencie wkłada gdzieś tam swoją cegiełkę do tego, kto prowadzi ten kraj i w jaki sposób. Zawsze warto. Uważam, że powinniśmy iść na wybory ze względu na to, że to od nas zależy, jak w naszym państwie będzie się układać. Wybory prezydenckie odbędą się już w najbliższą niedzielę. A wy idziecie na wybory? Jaki według was powinien być prezydent?